Wpadł ci ktoś w oko i zastanawiasz się, czy zaprosić go na randkę? A może dostałeś kosza i analizujesz, co zrobiłeś źle? Na tym wideo powiem ci o trzech najważniejszych czynnikach, które decydują o tym, czy ktoś zechce się z tobą umówić i które pomogą ci wybrać odpowiedni moment, żeby wyjść z taką propozycją. Bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. 1. Na początku wspomnę o najbardziej oczywistym czynniku, jakim jest twoja atrakcyjność. Ale nie chodzi o to, jak wyglądasz, ale o wszystkie 6 najważniejszych czynników atrakcyjności, które omawiałem na innych filmach. Ale to, jak bardzo atrakcyjny jesteś, zależy od jeszcze innej rzeczy. Od tego, jak dużo czasu spędzasz z tą osobą. To właśnie dlatego do zdrad i romansów dochodzi w pracy z osobą, z którą ktoś ma styczność na co dzień. Bo im więcej czasu spędzacie razem, tym więcej okazji masz na to, żeby się dobrze poznać i pokazać, że jesteś atrakcyjny. Z tego wszystkiego płyną 2 lekcje. Po pierwsze, zawsze warto pracować nad swoją atrakcyjnością. A po drugie, kiedy przychodzisz do nowej pracy czy innego nowego środowiska i spotykasz tam kogoś, kto ci się podoba i z kim przy okazji regularnie będziesz się widywał, to nie proponuj tej osobie randki już pierwszego dnia. Poczekaj kilka dni, a w niektórych sytuacjach nawet parę tygodni, zanim zaproponujesz spotkanie. Bardzo ważne jest też, żebyś zwrócił uwagę na sygnały, które świadczą o tym, jak bardzo ta osoba jest tobą zainteresowana. Mówiłem o tym na innym nagraniu. Na pewno nie proponuj żadnego spotkania, jeśli czujesz niechęć lub jeśli ostatnio zobaczyłeś z jej strony wyraźny sygnał braku zainteresowania. 2. To, czy ktoś przyjmie twoją propozycję spotkania, zależy w dużej mierze od tego, czy ta osoba aktualnie się z kimś spotyka, czy wręcz jest w jakimś związku. Jeśli jest w szczęśliwej relacji i często sama o tym wspomina, to praktycznie nie masz szans, żeby się z nią umówić na randkę. Ale to, że ktoś jest w związku, nie oznacza, że na pewno się z tobą nie umówi, bo często ludzie bardzo długo pozostają w pustych związkach, w których są tylko z przyzwyczajenia, i których uczucia już dawno mocno wygasły. Dlatego jeśli twoja atrakcyjność jest na wysokim poziomie, to taka osoba może wręcz ukrywać przed tobą to, że jest w związku. Albo jeśli już się o tym dowiedziałeś, to głośno narzekać na swojego partnera. Przy okazji pojawią się też oznaki zainteresowania z jej strony. W każdym razie, jeśli dostałeś kosza, to bądź świadomy, że czasami to, jak bardzo atrakcyjny jesteś, nie miało na to żadnego wpływu. Więc nie ma sensu z tego powodu czuć się źle, ani tym bardziej na tej podstawie definiować swojego poczucia własnej wartości. 3. Ostatnim ważnym czynnikiem jest to, jak dużo wolnego czasu ma osoba, którą chcesz zaprosić na randkę. Dlatego jeśli poznajesz kogoś, kto jest singlem i do tego wręcz nudzi się wieczorami, to jest spore prawdopodobieństwo na to, że ta osoba się z tobą umówi, nawet jeśli prawie w ogóle jej się nie podobasz. Tak po prostu, żeby spędzić ciekawy czas i poznać kogoś nowego. Z drugiej strony możesz trafić na kogoś, kto aktualnie ma bardzo dużo zajęć i prawie w ogóle nie ma wolnego czasu. I żeby taka osoba się z tobą umówiła, musiałbyś być dla niej bardzo atrakcyjna od samego początku. Bądź świadomy tej zależności i z jednej strony nie poddawaj się za pierwszym razem, jeśli widzisz, że tamta osoba jest naprawdę zajęta, a z drugiej strony weź to pod uwagę i jeśli masz taką możliwość, to poczekaj z propozycją spotkania do momentu, kiedy zobaczysz, że ta osoba ma już trochę więcej wolnego czasu. Zwróć uwagę na wszystkie te czynniki, jeśli tylko masz taką możliwość i na ich podstawie wybierz najlepszy moment. Ale z drugiej strony pamiętaj, że lepiej wyjść z propozycją spotkania i dostać kosza, niż w ogóle tego nie zaproponować i nigdy nie stworzyć sobie żadnej szansy na spotkanie. Jeśli chcesz sprawdzić, na jakim poziomie są twoje umiejętności komunikacyjne, które są ważnym czynnikiem twojej atrakcyjności, to zapraszam do rozwiązania w 100% darmowego testu, flirtu i ciętej riposty, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl. Zerknij tam już teraz. A jeśli podobało ci się to nagranie, daj mi znać. Kliknij łapkę w górę albo zasubskrybuj ten kanał. Do następnej niedzieli. Robert Marchew.